Witam Państwa bardzo serdecznie i dziś będziemy próbowali rozwiązać pewną zagadkę. Zagadkę dotyczącą Donalda Tuska oraz mediów wspierających Donalda Tuska i jego powrót. Ta historia to jest trochę tak, drodzy Państwo, jak z tym rycerzem i jego koniem. No koń już osiodłany, podkuty, wszystko gotowe, żeby do tego boju ruszyć, no ale tego rycerza ciągle nie ma, bo ciągle coś się innego, ważniejszego dzieje, a może się właśnie nie dzieje i on już gotowy jest do startu. I na to pytanie, czy powróci Donald Tusk do Polski, czy nie powróci, co w tym wszystkim robi również Gazeta Wyborcza, ale też inne media, no to odpowiadamy na to pytanie. Jacek Karnowski, redaktor naczelny, dzień dobry, tygodnika Sieci, Kuba Maciejewski, portal w polityce.pl, telewizja w polsce.pl. Witam cię, Kubo. Witam serdecznie. Panowie, pojawia się w piątek informacja w dwóch redakcjach, w tygodniku Polityka i w Gazecie Wyborczej, że już powrót, że wraca Tusk, że to pewne. Dziś, czyli 23, ale pisane w piątek, miał się zarząd partii dowiedzieć, potem się wszyscy pokłócili, stwierdzili, że żadnego zarządu nie ma, nie wiadomo, czy Tusk wróci. Teraz się mówi, że może w lipcu, jeszcze inni mówią, że na koniec sezonu ogórkowego. Jacku, jak ty patrzysz na tę sprawę? Bo to jest wielowątkowe i pytanie, czy to było takie rozpoznanie bojem, czy jak pisałeś w komentarzu w portalu w polityce.pl, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do przeczytania tego komentarza, czy raczej próba puczu takiego polityczno-medialnego? No rzeczywiście wygląda, że tu ktoś próbował stworzyć fakty dokonane, tak, i na tym miałby polegać pucz, tak? Bo może od początku, dlaczego ta informacja z 18 czerwca no, zrobiła takie wrażenie i została uznana za coś istotnego? Bo to nie był kolejny nieoficjalny przeciek, jakiś komunikat, tak, przeciek gdzieś w mediach różnego typu, tylko Polityka to jest tygodnik, który jest chyba najbliższym medium Tuskowi. Polityka, TVN, nawet nie Wyborcza, powiedziałbym. W Polityce Tusk zawsze robił takie najważniejsze swoje programowe wywiady. Oni mu też kibicują. Na przykład to nie jest tygodnik, który by zaczarował się Hołownią. Wręcz przeciwnie. Tak, zawsze taki był półdystansik, mają półdystans do czekają na okładka, gdzie on był w takiej wręcz pajackiej pozie przedstawiony. Tak, oni grają na platformę i tutaj liczą, że Tusk reanimuje, więc podają dwa media, które są bardzo blisko byłego premiera. No więc wszyscy uznali, że to jest coś poważnego, ale już parę godzin później dziennikarze i politycy Platformy zaczynają pisać, że nic nie wiedzą, że Tusk wróci, że w środę, czyli dziś, przejmie przywództwo na zarządzie krajowym, czyli coś się zaczyna tu komplikować. No więc myślę, że z perspektywy czasu, bo szczegółów jest dużo, z perspektywy czasu ogłoszono to tak bardzo mocno i troszkę patrzono, co się wydarzy, czy ten zarząd się przerazi, czy wyciągnie ten czerwony dywan z pakamery, rozścieła, czy też postawi opór. I zarząd Platformy. Ale to nie był zły błąd w tym kontekście. Chciałem, nie zarząd Agory, ale Platformy postawił opór. Dyskretny, ale stanowczy. No i nagle w poniedziałek pojawia się, drodzy Państwo, artykuł, ale już nie w portalu wyborcza.pl czy w papierowym wydaniu wyborczej, ale w gazecie.pl pojawia się, w portalu gazeta.pl, który toczy bój krwawy z wyborczą.pl, bo zarząd chce połączyć te, w którym de facto newsy wyborczej w gazecie.pl są roznoszone na butach, mówiąc brzydko, i generalnie wręcz jest przestroga dla wyborczej.pl, żeby nie wchodziła tak mocno w kreację polityczną. Kuba, od strony medialnej też troszkę chciałbym cię spytać, jak ty widzisz tę sprawę? To, że redakcja gazety.pl i redakcja Gazety Wyborczej od lat irytowały się, kiedy w komentarzach łączyło się te dwie redakcje w jedno środowisko, to było wiadome od lat. Natomiast to, co jest niezwykle irytujące, to fakt, że ta polityka na opozycji jest szalenie plastikowa. No to jest po prostu, proszę Państwa, jakiś wyrób chiński, zabawki bez żadnych poważnych zadań. Zauważcie Państwo, że przez 6 lat po stronie opozycji nie toczy się w ogóle spór o kształt Polski. To są cały czas albo problemy zastępcze, gender, LGBT, to jest bardzo ważne oczywiście zagrożenie dla Polski, ale oni nie wypracowali żadnego programu geopolitycznego, gospodarczego. I to jest wiecznie zabawa w tej piaskownicy, która bierze sprawy dla programu,
wobec Polski nieważne, one są ważne tylko w zakresie mechanizmów władzy. To jest opozycja walczy o władzę po to, by mieć władzę, a nie realizować jakiekolwiek cele. I to wrzucanie Tuska jest oczywiście ważnym tematem dla Polski, bo jego powrót, konsolidacja ewentualna opozycji i te hołdy, jakie popłynęłyby z mediów, one mogą zagrozić Prawo i Sprawiedliwość. Ale zobaczcie państwo, że nie ma w ogóle dyskusji na temat, po co Tusk miałby wracać do władzy, co by przeprowadził, co by dla Polski... To jest nieważne. To wszystko jest drugorzędna sprawa dla tych tytanów intelektu III Rzeczpospolitej, bo chodzi tylko o to, by tę władzę odbić. Dlatego ja akurat, że tak wrócę do swojego wątku, wróciłem kilka dni temu z Mołdawii, gdzie trwa walka o to, czy ona będzie z Rosją, czy będzie w Unii Europejskiej, czy będzie niepodległa, czy będzie podzielona na 6 regionów, czy Naddniestrze będzie wchłonięte, czy będzie odseparowane. No tam idzie walka o coś. A o co tym ludziom na opozycji chodzi? No Tusk wróci, nie wróci. No, drodzy państwo, no to jest właśnie plastik zamiast poważnej gry politycznej. Drodzy państwo, no to posłuchajmy na chwilę w takim razie króciutki fragment rozmowy pani Kidawy-Błońskiej. No może politycy Platformy Obywatelskiej odpowiedzą nam na nasze pytanie. Czy Donald Tusk powinien wrócić do polskiej polityki? Ale on wraca, więc nie powinien, wraca, bo taką podjął decyzję. No i ja się nie podjął, jak rozumiem. I ja się bardzo cieszę, dlatego chyba, że jest coś, o czym my nie wiemy. Powiedział, że tak naprawdę w ogóle nie odszedł z polskiej polityki. To po pierwsze, bo no dobrze. Powiedzmy sobie szczerze, że każda jego wypowiedź... Piastuje w tej chwili rolę komentatora. To jest bardzo przyjemna rola, bo wtedy można powiedzieć... żeby ją zamienił na rolę przewodniczącego Platformy? Bardzo bym chciała, żeby wrócił do Platformy tak na 100%, dlatego że przed nami bardzo trudna batalia i od Platformy... No właśnie, przed nami bardzo trudna batalia. Dlaczego wybrałem ten cytat Jacka? No dlatego, że pani Kidawa-Błońska reprezentuje taki bardzo mocny, zbity beton platformiany. Każda partia, Prawo i Sprawiedliwość, PSL, każda ma taki trzon, jest patriotką. Platformy, i jest Wojtku, patriotką, no nie, i jest szacunkiem. Nie chciałem absolutnie dezawuować panią marszałek. Natomiast zastanawiam się nad jednym. Czy to nie jest trochę tak, Jacku, że części tego trzonu Platformy Obywatelskiej wydaje się, że tylko i wyłącznie powrót Donalda Tuska to jest powrót pięknych chwil, kiedy przez 8 lat rządzili Polską, ale nie ma w tym jakiegoś namysłu, jak to należy zrobić. No on nigdy nie wyszedł, mówi pani Kidawa-Błońska, o tej polityce jest, no nie jest, prawda, bo można sobie komentować, złośliwości na Twitterze robić, no ale co dalej? Czy to jest jakaś taki wymysł, może jakaś tęsknota za potęgą, czy rzeczywisty plan? Albo wiesz, albo strach przed tym, że ich Hołownia rzeczywiście zje, tak? Bo oni tutaj, część kadry czuje, że rzeczywiście są na progu stania się małą przystawką, bo był długi okres, kiedy Hołownia gonił Platformę, później w pewnym balansie walczono o dominację, a teraz sondaże są takie 25-15, no tak? No z tym, że też niektórzy mówią, że Hołownia ten szczyt ma już za sobą. Więc ja myślę, że tutaj chodzi po prostu o sondaże, że oni czują, że ta Platforma zaczyna po prostu tonąć. Nabierać wody. Bardzo tak. Ciekawie napisał o Tusku w najnowszym wydaniu tygodnika Sieci. Teraz jest w kioskach, proszę państwa, to wydanie. Jan Rokita, człowiek, który zna Platformę, był w niej. I on tam na przykład przestrzega, myślę, że to też do pani Kidawy-Błońskiej, żeby pamiętali, że Tusk przychodzi i będzie mordował. Że będzie mordował, że to nie jest tak, że on się dogada, że będą rzeczywiście leciały głowy, jeżeli przejmie władzę. I to otoczenie Budki czuje, dlatego Borys Budka tak zażarcie walczy. A Donald Tusk ma bardzo dobrą pamięć, trzeba to też ma pamięć i umie. To chociaż tam Rokita pisze, że no nie ma też tego stafu, nie ma tego zespołu, prawda, tych grasiów, że to już przebrzmiało wszystko, arabski, tego nie ma, tak? No ale oczywiście, no ja myślę, że są takie badania, pracownia Social Changes na zlecenie portalu w polityce.pl przeprowadziła badania, czy Platforma z Tuskiem zyskuje. I zyskuje, ja powiem tylko tyle, bo jeszcze nie publikowane, zyskuje rzeczywiście. Nie jest to zysk sondażowy taki, który by rozstrzygał, bo to jest też efekt świeżości, prawda, i tak dalej.
No także bardzo ciekawy moment w polskiej polityce. Jest to podglebie rzeczywiście dla powrotu Donalda Tuska. Jest też, są też dwa lata przecież, które pozostały nam do wyborów, jeśli wybory oczywiście odbędą się. Do kampanii dwa lata. Do kampanii, tak. Powiedzmy, tak, tak, można powiedzieć. Więc jakby jest czas na przeorganizowanie partii. Kubo, mówiłeś, że w pomysłu w Platformie nie ma, oprócz tego, żeby przejąć władzę. No ale jest jeszcze trzeci gracz, jeśli liczymy Prawo i Sprawiedliwość, tam powiedzmy Zjednoczoną Prawicę i podzieloną bądź też Zjednoczoną Opozycję. No jest trzeci gracz, czyli media. Z uporem maniaka wracam do tej kwestii, Kubo, ponieważ wydaje mi się, że ten trzeci gracz robi dużą robotę dla Platformy Obywatelskiej. No i widzę taką pewną konsternację, no bo był taki moment, kiedy no oczywiście Tusk był Bogiem, prawda, jedynym wyznacznikiem, dogmatem. Potem nagle był skręt w stronę Hołowni. Nie wszystkie media, to też trzeba powiedzieć. No a teraz znowu te oczy obracają się w stronę, patrzymy w stronę Brukseli i znów te media łapią jakiś nowy punkt odniesienia do tej sprawy. Czy media rzeczywiście wykreują prawdziwego króla opozycji? Czy są w stanie, czy są właśnie tak samo podzielone jak opozycyjna strona barykady? Faktycznie my w telewizji w Polsce.pl przypominamy, że tak naprawdę media trzeciej RP to jest taka wewnętrzna partia tego całego salonu. To jest tak naprawdę, tam są decydenci, którzy mówią, jak należy się zachowywać, a potem politycy Platformy Obywatelskiej, zwłaszcza w mniejszym stopniu Lewicy, w dużym stopniu PSL-u, robią to, co napiszą lub powiedzą w mediach najważniejsi decydenci, dysponenci medialnych wpływów. Przecież kilka tygodni temu pojawił się taki wywiad Adama Michnika w Gazecie Wyborczej, no tak jak ja bym robił wywiad z Jackiem Karnowskim w tygodniku Sieci. I tam Michnik szarpnął cuglami, powiedział: za bardzo antykościelni jesteśmy, to wkurza ludzi, którzy jednoczą się wokół Kaczyńskiego. On to nie powiedział tak wprost, no ale my umiemy Michnika czytać lepiej niż czytelnicy Wyborczej. A więc tam, można powiedzieć, szarpnięto cuglami, by trochę zmienić strategię. I Wyborcze jest takim centrum mędrców na opozycji, a TVN to jest taka siła uderzeniowa. I Onet, one rozprzestrzeniają najskuteczniej te komunikaty, które gdzieś tam się za kulisami wypracowują. I problem polega na tym, że do najbliższych wyborów jest jeszcze dużo czasu, jak przed chwilą panowie wspomnieliście. I ta prawdziwa opozycja, czyli dysponenci medialnych wpływów, mają jeszcze czas, by poukładać swoje pionki na szachownicy do woli. Mogą zrobić Szymona Hołownię królem, mogą zrobić Borysa Budkę nadal, mogą przestawić wajchę w ciągu roku i nagle to Włodzimierz Czarzasty będzie największym bohaterem ostatniego, nie wiem, dziesięciolecia i się nawet znajdzie jakieś mu wspaniałe karty w biografii. Jak Marta Lempart, oni mogą od zera właśnie coś takiego zbudować i te dwa lata niestety to jest dużo czasu, by nam kompletnie nowe produkty czekoladopodobne tutaj przygotowali do sprzedaży. To prawda, ale w takim razie rozmawiamy sobie o opozycji oczywiście bardzo mocno i tej trzeciej partii, ale Jacku, to są też nowe wyzwania dla obozu konserwatywnego w Polsce, dla prawicy, bo tam rzeczywiście jest teraz pewne bezchołowie, jest pewna reorganizacja, zgadzam się z Kubą, że mają dużo czasu, żeby to poukładać na nowo. Jak prawica według ciebie powinna odpowiedzieć na to, przygotować się do tego, w jaki sposób? No ja myślę, że wszystkim musi pokonać swoje problemy, tak, swoje wewnętrzne spory. No to jest jednak, no nie mając pewności, czy jest większość, bardzo trudno jest realizować program. Ja myślę, że generalnie ja bym nie lekceważył Tuska jako przeciwnika dla obozu rządzącego. Tutaj oczywiście on wnosi też pewną, on odtwarza stare podziały, tak, odtwarza stare podziały, ale on umie wyprowadzać takie ciężkie, ale mocne ciosy. Wybacz, że ci przerwę, ale też z drugiej strony powrót Tuska może konsolidować wyborców. Może to na pewno, to w jakiejś mierze by też tak się działo. Natomiast ja myślę, że to tło w polityce zawsze jest istotne, ale jednak decyduje twoja własna siła, twoja własna atrakcyjność, twoja własna spójność. To są sprawy absolutnie zasadnicze. No bo na przykład Hołownia, no z jednej strony Hołownia, zobaczmy, Hołownia z jednej strony no jest świeżością i nie można mówić, on już rządził, czy trudno mówić, mimo że tam są ludzie Platformy.
Platformy. No ale z drugiej strony na przykład wejście Hołowni do Sejmu, jeżeli Hołownia wprowadza 150 posłów do Sejmu, my nie wiemy, jak spójny to jest klub. Mhm. Czy on pęka, czy on się rozpada, tak? Bo myśląc o przyszłym Sejmie, też zastanawiamy się, kto będzie po drugiej stronie. Na przykład obecny Sejm jest bardzo gęsty. PiS ma tych 229 obecnie posłów i jest bardzo trudno zdobyć dodatkowe głosy. Nie ma Kukiza, 40 posłów, którzy się rozpierzchli na wszystkie strony. Kto chciał, to brał, tak? Nie ma. A Hołownia, myślę, byłby takim zasobem, bo jednak Platforma to są takie kadry. Kadry, tak, tak, zawodowe wojsko, prawda? Kubo, tylko, że z Brukseli dochodzą takie sygnały, że po prostu Tusk już nie ma co robić tam, nawet jako szef Europejskiej Partii Ludowej. On już się nieco zaczyna nudzić, a Niemcy też potrzebują tutaj wsparcia stronnictwa niemieckiego w Polsce i mogą go rzucić na nowy, stary odcinek. Kubo, i niech to będzie konkluzja również naszej rozmowy. Mi się też wydaje, że powrót Tuska do Polski jest jakimś... no, jego moim zdaniem porażką na tych salonach europejskich czy światowych, ale drodzy państwo, nie mamy już czasu, musimy kończyć. Jacek Karnowski. Dziękuję bardzo. I Kuba Maciejewski byli moimi państwa gośćmi. Dziękuję i widzimy się po krótkiej przerwie i sobie rozwałkujemy sprawę ministra Czarnka. Zapraszam.